Panele fotowoltaiczne użytkowane są na świecie już od ponad 50 lat. Oznacza to, że było wystarczająco dużo czasu, aby przepracować najróżniejsze technologie z wykorzystaniem najróżniejszych minerałów. Na dzień dzisiejszy wiodącą technologią jest technologia krzemowa i wynika z bardzo prostego rachunku, mianowicie ilość energii do ceny, którą się płaci za kilowat instalacji. Czyli mówiąc wprost, te panele są najtańsze i produkują stosunkowo dużo energii. Na rynku można znaleźć panele innych technologii, które będą wydajniejsze, ale stosunek ilości energii do ceny jest zdecydowanie nieatrakcyjny. Jeżeli chodzi o technologię krzemową, występują dwa główne rodzaje paneli. Panele polikrystaliczne i panele monokrystaliczne. Jakie są różnice? Przede wszystkim w procesie produkcyjnym. Inaczej powstaje panel monokrystaliczny, który jest hodowany, który wymaga bardzo dużej ilości energii, czasu, ale daje bardzo jednorodną budowę, dzięki czemu takie panele bardzo długo funkcjonują i jednolicie tracą swoją wartość, swoją moc. Natomiast panele polikrystaliczne wykonane są z wielu rodzajów krzemu. Co to oznacza? Mają niejednorodną budowę. Wizualnie możemy od razu zobaczyć, że będą się mieniły, będą różne odcienie błękitu, granatu, a w użytkowaniu będzie następował negatywny wpływ jednego panelu na drugi. Dlatego, że nigdy nie będą miały idealnie takiej samej mocy. Zarówno poszczególne cele, jak i całe moduły, jak i cała instalacja. W związku z czym panele polikrystaliczne mają krótszą żywotność. Szybciej tracą swoją sprawność. Technologię polikrystaliczną od technologii monokrystalicznej można rozróżnić albo wizualnie, właśnie poprzez kolor, kształt, cel, albo poprzez moc. Generalnie rzecz biorąc, panele polikrystaliczne, jedne z mocniejszych, to są 285-watowe. Powyżej 285 watów spotyka się tylko i wyłącznie panele monokrystaliczne.